Nadchodzące sklepy, usunięte kolaboracje, nowa wielka aktualizacja, a to wszystko i naprawdę jeszcze więcej w dzisiejszym filmie, także koniecznie oglądajcie go do końca, żeby nic z tego nie przegapić. Tak samo jeżeli jesteście tutaj nowi, no to zasubskrybujcie ten kanał wraz z dzwoneczkiem, a jeżeli wy przez cały tydzień chcielibyście dostawać same dobre oceny w szkole, to zostawcie tu łapeczkę do góry i sprawdźmy, ile osób by tak chciało. A jeżeli wy będziecie kupowali coś w Fortnite'owym sklepie, to możecie to zrobić z moim kodzikiem, czyli oczywiście Hexokod. I naprawdę dziękuję każdej osobie, która ten kodzik ma wpisany, a teraz zapraszam do oglądania. Więc na samym początku przechodzimy do tematów związanych z Fortnite'owym sklepem. I pierwszym takim tematem jest to powrót całkiem rzadkiego przedmiotu, ale dokładniej takiego oto kilofa, który ostatni raz był widziany ponad 1500 dni temu. No i nazywa się on Brute Force. Także według mnie naprawdę całkiem ciekawie, no jak już mówiłem niejednokrotnie, no są przedmioty, które tak naprawdę były widziane ostatni raz mega dawno temu, a w każdym momencie mogą powrócić. Przechodząc dalej, moi drodzy, jak już jesteśmy przy właśnie temacie Fortnite'owego sklepu, mamy tak zwane zakładki, które mogą pojawić się w przeciągu najbliższych 9 dni. Czyli m.in. Attack on Titan, przy okazji nowy skin, czyli Evie Summit Seeker, następnie Evil Dead, przy okazji więcej skinów z Marvela. Jest to spowodowane tym, że tak naprawdę nie ma żadnych innych sekcji do właśnie pojawienia się przed tak zwaną, no, większą aktualizacją, która ma pojawić się 23 stycznia. No i oczywiście te zakładki pojawią się, o ile nie wystąpi żadna właśnie zmiana, czy cokolwiek takiego, ponieważ wiadomo, że Epic Games może to po prostu opóźnić, ewentualnie może to również anulować. No i właśnie jak jesteśmy przy temacie anulowania, to mamy bardzo ciekawą sprawę, a najdokładniej jak się okazuje, no to Fortnite po prostu anulował Formułę 1, a najdokładniej usunęli wszystkie właśnie, no że tak powiem, rzeczy z plików gry związane z Formułą 1. Także generalnie jest to dość dziwna sprawa, lecz jest również możliwość, że te zostaną ponownie dodane przy najbliższym update'cie, ze względu na to, że już niejednokrotnie mieliśmy tak, że Epic Games po prostu usuwał coś z plików, no i po prostu przy jakimś update'cie to przywracali. Także no akurat w tej kolaboracji z Formułą 1 już było naprawdę bardzo wiele rzeczy akurat skończonych, także według mnie byłoby to troszeczkę bez sensu tak to wyrzucać do kosza. Także wydaje mi się, że raczej całość zostanie ponownie przywrócona przy najbliższym update'cie, ale no cóż, zobaczymy, czy właśnie tak się stanie, czy też nie. Przechodząc, moi drodzy, dalej mamy to, że odbył się właśnie pierwszy turniej rankingowy, w którym oczywiście mogliśmy wygrać darmową parasolkę. No i parasolka ta już jest przyznawana na konta graczy. Ale oczywiście, moi drodzy, będziecie mogli jeszcze wygrać, że tak powiem, parę takich parasolek, ponieważ te turnieje rankingowe będą jeszcze między innymi 4 lutego. No i z tego, co mi się wydaje, no to chyba jeszcze gdzieś nawet w marcu. Także no, będziecie jeszcze mieli szansę, żeby właśnie oczywiście zgarnąć ten parasol, także no, wydaje mi się, że naprawdę całkiem ciekawie, więc jeśli nie udało wam się za pierwszym razem, no to będziecie mieli jeszcze właśnie parę dodatkowych szans. No i teraz, moi drodzy, przechodzimy sobie do dużej aktualizacji, czyli aktualizacji 28.10. Także wiemy, że w Fortnite w tym sezonie będzie to pierwsza większa aktualizacja z 3 większych, ponieważ, no, nie licząc hotfixików, które są oczywiście takie małe, gdzie tam dodają może 1-2 itemki, no to właśnie takimi większymi update'ami w tym sezonie będzie 28.10, 28.20 i 28.30. No i tak, wiemy, moi drodzy, że właśnie ten update 28.10 ma pojawić się około 23 stycznia, następnie kolejny większy update ma być 6 lutego, no i ostatni większy update 20 lutego. No i generalnie przechodząc do rzeczy, które pojawią się właśnie podczas tego najbliższego update'u, czyli 28.10, no to pierwszą taką rzeczą są to właśnie dodatkowe style do karnetu bojowego. No i oczywiście w dodatkowych nagrodach mamy parę zablokowanych zakładek, gdzie znajdują się znaki zapytania. No i tak jak w sumie co sezon, no otrzymamy tam po prostu właśnie dodatkowe style do postaci z karnetu. No i chwilowo niestety nie wiemy, jak dokładnie te będą się prezentowały, lecz może być to na przykład coś takiego, no i też nie wiadomo dokładnie, do jakich skinów będą to oczywiście style, choć raczej możemy się spodziewać, że no raczej do wszystkich, także wydaje mi się, że naprawdę całkiem ciekawa sprawa. Następnie mamy właśnie tak zwane przedmioty Solid Snake'a. No i Solid Snake jest to, można by powiedzieć, że taki sekretny skin tego karnetu bojowego, no i właśnie ten już będzie do odblokowania po tej najbliższej aktualizacji,
Przy okazji będzie on miał właśnie aż dwie zakładki. No i teraz na ekranie widzicie praktycznie wszystkie jego przedmioty kosmetyczne, także poza oczywiście samym skinem będziemy mieli różnego rodzaju właśnie lotnie, kilofy i tego typu rzeczy. Także też myślę, że jest to całkiem spoko sprawa. Przy okazji mamy oczywiście tak zwane wyzwania tygodnia, czyli to w sumie wyzwania, które pojawiają się co tydzień, także nie jest to raczej jakaś nadzwyczajna rzecz. Natomiast, moi drodzy, mamy właśnie kolejne rzeczy, czyli tak zwane skiny. No i praktycznie co każdy większy update otrzymujemy nowe skiny do plików gry, które oczywiście w późniejszych terminach nadzwyczajnie w świecie pojawiają się w sklepach czy gdziekolwiek indziej. Także zapewne z tym update'em również coś takiego będzie wprowadzane, czyli oczywiście nowe skiny do plików. Mamy również oczywiście nowe kolaboracje i z takich kolaboracji, które mogą nadejść w przyszłości, mamy przykładowo Avatara, jak i również tak zwanego Devil May Cry'a. No i generalnie jest to właśnie od ziomeczka, który poprzednio nam zlikował kolaborację z Wojowniczymi Żółwiami Ninja i z Doomslayerem. Także nie wiadomo dokładnie, kiedy te kolaboracje się pojawią i czy akurat będzie to przy najbliższej aktualizacji, ale możemy się spodziewać tego, że w przyszłości takowe nadchodzą. No i oczywiście jest możliwość, że Fortnite po tym update'cie również przywróci pliki Formuły 1, no i wtedy też będziemy mieli update z Formułą 1. Przy okazji będziemy mieli najprawdopodobniej po tym update'cie wreszcie zapowiedź FNCS-ów, w których oczywiście będziemy mogli zdobyć darmowe nagrody, takie jak na przykład nagrody za oglądanie. I wiemy, że jedną z takowych nagród za oglądanie będzie taki oto plecak, no i zapewne również turnieje o tak zwane skiny za darmo, czyli po prostu no 1500 najlepszych osób no będzie mogło dostać tak zwany pakiet FNCS-ów przed wcześniej. No i dostaliśmy też info, że w przyszłości, najprawdopodobniej przy najbliższym update'cie, mają powrócić perki, które teraz widzicie na ekranie. Także myślę akurat, że naprawdę całkiem ciekawie, że po prostu perki powracają. Oczywiście do innych trybów, takich jak na przykład trybu LEGO Fortnite, bądź też Rocket Racing i Fortnite Festival, też zmiany nadchodzą. Wiemy, moi drodzy, że do trybu LEGO Fortnite nadchodzi między innymi nowa ruda, czyli oczywiście Rift Ore i ogólnie masa innych ciekawych zmian, których już omawiałem w poprzednich filmach. No i oczywiście do trybu Rocket Racing między innymi nadchodzą dla nas nowe autka, o których też już właśnie mówiłem, na przykład Centio, Endo, Battlebus, przy okazji Whiplash, Ferrari i Citroen. No i do trybu Fortnite Festival też zmiany będą właśnie wprowadzone. No i na samym początku mają być to generalnie jakieś duele i pojedynki, no a w przyszłości będzie tych zmian po prostu jeszcze więcej. Ma też się pojawić gdzieś w przyszłości zmiana taka, że tak zwane ścieżki jamowe, które da się zakupić w sklepie, będziecie mogli normalnie ubrać jako muzyczka do lobby. Także akurat to myślę, że jest całkiem fajna zmiana. No i generalnie, moi drodzy, no to w update'cie tym może się pojawić jeszcze więcej, czyli na przykład jakieś nowe bronie i tego typu rzeczy, lecz jak na razie stoi to pod wielkim znakiem zapytania, a rzeczy, które wam przed chwilą wymieniłem, w większości po prostu po tym update'cie nadejdą. Także oczywiście jeszcze tylko dla przypomnienia, cały update będzie 23 stycznia, czyli no niestety będziemy musieli poczekać jeszcze generalnie tydzień. No i za tydzień we wtorek zapewne ta aktualizacja już powinna się pojawić. Zobaczymy, czy też może pojawią się jakieś zmiany na mapie i tego typu rzeczy. No i tym samym to już by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcineczek. Ja byłem Hexo i dziękuję wam za obejrzenie. Jeżeli obejrzeliście ten film do samego końca, możecie w komentarzu napisać aktualizacja, a ja postaram wam się przypiąć serduszko. No i oczywiście, moi drodzy, przy okazji możecie też, no nie wiem, zostawić tu łapeczkę do góry, subika na kanale, a jak będziecie kupowali coś w Fortnite'owym sklepie, to możecie to zrobić z moim kodzikiem, czyli Hexokod. A to by było na tyle. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Yo!